Dobra. Szósty i ostatni prawdopodobnie pacyfisty odcinek Undertale'a. W takim razie zaczynajmy. Okej, w takim razie co? Ostatnio udało nam się pokonać Asgora i uzyskać neutralne zakończenie. Potem przeszliśmy się na randkę z Alphys. Przeszliśmy prawdziwe laboratorium, umieszczone poniżej laboratorium Alphys i dostaliśmy tajemniczy telefon. Nieznana osoba powiedziała nam przez telefon, że wszystko zostało już umieszczone we właściwych miejscach i już niedługo się spotkamy. Więc ruszajmy w miejsce, gdzie normalnie spotkalibyśmy Asgora. Zobaczmy, czy ten element się nie zmienia. Wygląda na to, że dalej tu się kisi. Oto bariera. To właśnie to utrzymuje nas wszystkich uwięzionych tutaj pod ziemią. Jeśli z jakiegoś powodu miałbyś coś niedokończonego, proszę, ogarnij wszystko, co trzeba zrobić. Ale generalnie my już wiemy, że nie mamy nic niedokończonego, więc możemy kontynuować. Rozumiem. W takim razie zaczynajmy. Gotów? Zaczynamy walkę z Asgorem w sumie dosyć standardowo. Dziwne światło wypełnia pokój. Zmierzch przyświeca przez barierę. Wygląda na to, że twoja podróż wreszcie się zakończyła. Jesteś wypełniony determinacją. Człowieku, miło było cię poznać. Żegnaj. Asgór przełącza się w tryb dosyć groźnego skurwysyna, ale nie rozbija nam przycisku z Mercy, bo jest odrzucony jakimś pociskiem płomienia. A przed nami Turiel. Siemanko Pikachu, dobry wieczór. Co za okropna kreatura. Torturować takie niewinne, drobne, biedne dziecko. Nie bój się, moje dziecko. To ja Toriel, twój przyjaciel i strażnik. Na początku wydawało mi się, że pozwolę ci przejść twoją podróż samotności, ale nie mogę przestać się martwić o ciebie. Twoje przygody musiały być naprawdę niebezpieczne. I koniec końców byłbyś obciążony przerażającym, strasznym wyborem. Żeby zostawić to miejsce, musiałbyś odebrać życie innej osoby. Musiałbyś pokonać Asgora. Jednak znam sobie sprawę, że nie mogę na to pozwolić. Nie jest okej, żeby poświęcić kogoś tylko po to, żeby inna osoba mogła opuścić to miejsce. Czy to nie jest dokładnie to, czego próbowałam w tej chwili uniknąć? Przez ten cały czas uniknąć? Siemanko, Retards of the Storm, dobry wieczór. Więc póki co zawieźmy tą walkę. Nieważne jak okropny jest Asgore, zasługuje na trochę miłosierdzia. Okej, przyciszę, bo może faktycznie mnie zagłuszać. Przyciszyłem. Tori, wróciłaś. Nie mów do mnie Tori, Dreamur. Jest okropna kreatura. Jeśli naprawdę chciałbyś uwolnić nasz gatunek, mógłbyś przejść przez barierę po tym, jak uzyskałeś jedną duszę, odebrać 6 duszy ludzi i wrócić tutaj, uwolnić wszystkich spokojnie. Siemanko Smurfy, ale zamiast podjąć tę decyzję, zmusiłeś wszystkich do życia tutaj w... Matko Boska, jestem nierozgrzany i absolutnie nic nie widzę. Te okulary są... Nie wiem w ogóle, czy zauważyliście, już nie streamowałem w okularach od około miesiąca. Te okulary są całkowicie upierdolone, nie jestem w stanie się w żaden sposób rozczytać. Przez cały ostatni miesiąc miałem soczewki. Kupuję sobie czas, żeby je trochę wyczyścić. Przez ten cały ostatni miesiąc miałem soczewki, ale jako, że funkcjonuje na jednodniowych... No właśnie, miesiąc dobiegł końca i tak samo moje soczewki. Będę się musiał przesiąść na 3-miesięczne, kwartalne. Wtedy będę miał troszeczkę więcej wizji. Bo póki co mam całkowicie zupełnie nieużywalne okulary, które są... ujebane jak nieboskie stworzenie. Dobrze, tak czy inaczej. Zamiast tego zmusiłeś wszystkich, żeby żyli w rozpaczy. Ponieważ wolałeś czekać tutaj, oczekując
oczekując na kolejnego człowieka, który może nigdy nie przyjść. Wiem, Smurfy, a skończyły mi się te chusteczki. Miałem taką paczuszkę. Miałem paczkę 200 takich chusteczek, ale je w końcu wyciapałem. Tori, masz rację. Jestem smutną kreaturą. Żałosną kreaturą. Jaka wada? Zastanawiam się. Znaczy, krótkowzroczność generalnie. Chyba minus 2,75 i minus 2,25. Ale czy nie myślisz, że możemy być znowu przyjaciółmi? Westchnienie. Nie, Asgore. Pojawia się Undyne. Asgore, człowiek! Nikt... Przestańcie wszyscy walczyć. Wszyscy będą się przyjaźnić. Siemanko, Eternaflair. Dobry wieczór. O! Do zobaczenia w takim razie. Wszyscy będą się zaprzyjaźnić, albo... Tak czy inaczej groźba. Cześć, jestem Toriel. Czy jesteś przyjacielem człowieka? Miło cię poznać. Tak. Ciebie też miło poznać. Ej, Asgore, czy to twoja ex? O, to ciężka sytuacja, stary. Oh, it's fine. See you later, Eternaflair. Have a good evening. Pojawia się Alphys. Hej. Nikt nie może krzywdzić innych. Uspokójcie się. O, kolejny przyjaciel? Jestem Toriel. Hello. Cześć. Jest ich dwoje? A, Papyrus. Hej. Wszyscy macie przestać walczyć. Jeśli ktokolwiek będzie walczył z kimkolwiek, wtedy będę zmuszony, żeby poprosić Undyne o pomoc. Hello. O, hello, wasza wysokość. Człowieku. Czy Asgore się ogolił? I sklonował? W tym momencie absolutnie najlepszy trollface Papyrusa, jaki jest przez całą grę. Nie wydaje mi się, żeby on zrobił tą minę drugi raz w ogóle, ale to jest najwyższy stopień trollface'a po prostu. I sklonował się? Cześć ludzie, co tam? Ten głos. Hello, myślę, że chyba się już znamy. Okej. Rozpoznaję twój głos. Ja również rozpoznaję twój głos. Jestem Toriel. Tak miło cię poznać. Na imię mam Sans. I... Czekaj. W takim razie... To musi być twój brat Papyrus. Pozdrowienia, Papyrus. Miło cię wreszcie poznać. Twój brat mówił mi o tobie... Twój brat tyle o tobie mówił. Wowi! Nie mogę uwierzyć, że klon Asgore'a wie, kim jestem. To najlepszy dzień mojego życia. Hej, Papyrus. O matko, kolejny suchar. Jestem na 100% przekonany, że to będzie nieprzetłumaczalne. Czym szkielet wykłada dach swojego domu? Myślę, że z odpornymi na śnieg dachówkami. Nie, głuptasie. Szkieletom wykłada swój dach Shinglesami. Shingles. Shin oznacza kość. Piszczel bodajże. Shin oznacza piszczel, a shingles to są dachówki. Zmieniłem zdanie. To najgorszy dzień mojego życia. Bez spokoju, Asgore, wszystko będzie dobrze. Wiesz, jest wiele rybek w morzu. Tak, Asgore. Undyne ma kompletnie rację na temat tego, wiesz, z tymi rybami. Czasami po prostu musisz przestać gonić futrzastych potworów i po prostu poznać jakąś sympatyczną rybkę. Jest tu jakaś nauka życiowa, której nie jestem w stanie odnaleźć. To metafora. No cóż, wydaje mi się to dobra analogia. Pojawia się seksowna noga. O mój Boże! Czy dacie sobie wreszcie buziaka? Czerwoną czcionką? Publiczność nie może doczekać się wreszcie jakiejś romantycznej akcji.
Hej, zamknij się. Ten koleś ma tupet, nie? Prawda, Alfis? Alfis? Halo? Nie. Ma rację. Zróbmy to. Seria pytajników. Cóż, jeśli chcesz... nie ograniczaj się? Zaczekajcie. Nie przed człowiekiem. A, tak, racja. Troszkę się dałam ponieść. Hihi. Moje dziecko, wygląda na to, że musi tutaj przez chwilę zostać. Ale widząc tych wszystkich wspaniałych przyjaciół, których tutaj zgromadziłeś, myślę, że będziesz tu szczęśliwy. Hej, właśnie przypomina mi to o czymś. Oczy Asgora faktycznie są wyrazem człowieka, który jest złamany. Paperusie, to ty tutaj wszystkich ściągnęłeś, prawda? Cóż, poza oczywiście nią, tak czy inaczej dostałem przed tobą, więc jak wiedziałeś, żeby wszystkich tutaj ściągnąć, zgromadzić? Powiedzmy, mały kwiatuszek mi pomógł. Mały kwiatuszek. No cóż, to może nie był najlepszy pomysł ze strony papiego. Idioci. Kiedy wy tam się bawiliście, odebrałem ludzkie dusze. I teraz nie tylko one są w mojej mocy, ale dusze wszystkich z twoich przyjaciół też będą moje. Wiesz, jaka jest najlepsza część? To wszystko twoja wina. Wszystko, bo ty zmusiłeś ich do kochania cię. Przez ten cały czas, kiedy siedziałeś tutaj słuchając ich, zachęcając ich, martwiąc się o nich, dbając o nich, gdybyś tego nie zrobił, nie przyszliby tutaj i teraz dzięki ich duszom i duszom ludzi osiągnę swoją prawdziwą formę. A co tam? Dlaczego to dalej robię? Nie rozumiesz? To wszystko tylko gra. Jeśli opuścisz podziemię zadowolony, wygrasz ją. Jeśli wygrasz, nie będziesz chciał już ze mną się bawić, ze mną już grać. I co wtedy miałoby miejsce? Bo ta gra między nami nigdy się nie skończy. Trzymam zwycięstwo przed tobą, tak w zasięgu twoich dłoni. I wyrwę je, zanim będziesz w stanie je złapać. Wiele razy z rzędu. Haha, słuchaj. Jeśli uda ci się mnie pokonać, dostaniesz swój happy ending. Oddam twoich przyjaciół, zniszczę barierę. Wszyscy będą zadowoleni. Ale to nie będzie miało miejsca. Ty... Zatrzymam cię tutaj, niezależnie od konsekwencji. Nawet jeśli oznacza to zabicie cię 1 milion razy. Chyba byliśmy w dupie do momentu, w którym nie pojawiła się magia Toriel dookoła naszego pudełeczka z sercem. Nie bój się, moje dziecko. Nieważne, co się stanie, zawsze będziemy blisko ciebie, żeby cię ochronić. To była magia któregoś ze szkieletów i magia Undyne. To prawda, człowieku. Możesz wygrać. Po prostu zrób to, co ja bym zrobił. Uwierz w siebie. Hej, człowieku, jeśli dało radę ci się przejść obok mnie, jesteś w stanie zrobić wszystko. Więc nie martw się niczym, jesteśmy z tobą do końca. A? Nie pokonałeś tego gościa jeszcze? A, spokój. Ten debil nie ma nic, czym mógłby cię w stanie pokonać. Technicznie rzecz biorąc, nie możesz go pokonać, ale jakoś wiem, że wymyślisz coś. Człowieku,
dla przyszłości ludzi i potworów musisz pozostać zdeterminowany. Wszystkie jakieś inne losowe potwory też się schodzą, o mój Boże. Ile tutaj ludzi się zebrało. Niewiarygodne. To nie może się dziać. Wy. Właściwie. Nie mogę uwierzyć, że wszyscy jesteście aż tak głupi. Dusze was wszystkich należą do mnie. Bardzo podoba mi się poker face Maffei. Po lewej stronie stoi z taką perfekcyjnie kamienną, nie poruszającą się twarzą. Ignorując wszystko, co się tutaj dzieje. Co teraz? Wreszcie. Byłem tak zmęczony od bycia tym kwiatkiem. Siemanko. Karwas? Jesteś tutaj? To ja, twój najlepszy przyjaciel. Azriel Dreamur. To koniec. Możemy coś zrobić. Możemy sprawdzić. Możemy mieć nadzieję i możemy marzyć. Dobra, spróbujmy sprawdzić. Azriel Dreamur. Nieskończoność ataku i obrony. Legendarne stworzenie wykonane z każdej duszy znajdującej się w podziemiu. Wow! Trochę się... Włączył się troszeczkę tryb LSD. I pokurwiają nas gwiazdy po oczach. Yep. Azriel ładuje Shocker Breaker. Jaka czcionka w ogóle. Dobra, spróbujmy nadzieić. Trzymałeś swoje nadzieje i zmniejszyły ilość obrażeń, którą otrzymasz w tej turze. Wiesz? Nie zależy mi już na temat niszczenia tego świata. O! O Jezus Maria, ile animacji! Smurfis myśla, że jego nazwa w jakiś sposób ma znaczyć masowy morderca. Bardzo proste. Azriel Dreamur. Po przestawieniu liter może być ustawiony jako serial murderer, tak? Serial murderer? Seryjny morderca po prostu, tak? Azriel wzywa swoją szablę chaosu. Spróbujmy marzyć. Myślę, dlaczego jestem tutaj w tej chwili. Mogę poczuć, jak pusta przestrzeń w moim ekwipunku robi się coraz mniejsza i mniejsza. Zapychamy czymś nasz inwentarz w takim razie. Chcę po prostu zresetować wszystko. Fuck, dwa razy machnął. Myślałem, że będzie atakował po razie na każdą stronę. Shit. Rimper, dokładnie. To jest blisko samego... Nie umarłem. To jest blisko samego końca gry. Ale odmówiło. Moja dusza odmówiła. Odmówiła widocznie śmierci. Okej, pierwszy atak ten na gwiazdki chyba. Dokładnie. Dzięki za followka, nie mogę się spojrzeć, kto to jest. Zbyt wiele gwiazd. Dzięki za followka, Nespamp. Witamy na dzisiejszym live. Ojejku, ten atak dużo obrażeń zadaje. Mamy ostatnią nadzieję w ekwipunku. Przez determinację marzenie stało się rzeczywistością. Moje życie zostało wypełnione na maksa. Okej, poprzednim razem tym mnie załatwił. Azriel ładuje Shocker Breaker. Cały twój postęp, wspomnienia wszystkich. Prowadzę je wszystkie z powrotem do punktu zero.
Dzięki za followka Retards of the Storm. Co on przygotowuje? Przygotowuje Star Blazing. Czyli będziemy nas pewnie nakurwiać znowu kometami. Wtedy będziemy mogli zrobić wszystko od nowa. Zrobić wszystko od nowa, w sensie całą historię podziemia, czy tylko życie głównego bohatera? Azriel mówi troszeczkę mało precyzyjnie. Zjadłem Butterscotch Pie, zmaksowałem swoje życie. A wiesz, jaka jest najlepsza część tego wszystkiego? Zrobisz to. Jezus, jak to strzela w ogóle szybko. Chryste Panie, jak tego uniknąć? Nie mam pojęcia, jak unikasz tego ataku. Ten atak z karabinem jest trochę problematyczny. Jak na nieskończoność obrażeń, jak na nieskończoność ataku Azriel nie zadaje specjalnie wiele obrażeń. Tylko tyle, że zadaje je często, to jest główny problem. Okej. Ostatni atak był wspaniały, Azriel dosłownie nakurwiał tęczą. A wtedy przegrasz ze mną po raz kolejny. Szabelki są akurat proste do uniknięcia. Wydaje mi się, że to jest najprostszy atak. Thanks for the energy, Rimper. I... cały czas mówi o tym, że będziemy od niego przegrywać, że będziemy z nim przegrywać. I raz po razie. Kiedy jego wypowiedzi są tak poszatkowane, nie zdaje się to być zbyt sensowne czy spójne, ale... Azriel przygotowuje Galacta Blazing. Nazwy ataków po prostu żyją jak ataki jakiegoś ostatniego bossa Final Fantasy, czegoś tego typu. Takie absolutnie przesadzone. Ponieważ chcesz swojego happy endu. Czyli będziemy przegrywać walkę z Azrielem, ponieważ zależy nam na happy endzie, to nie zdaje się być bardzo sensowne. Ponieważ kochasz swoich przyjaciół. Azriel przygotowuje Blaster Chaosu. Wyleczę się, bo to gówno zadaje dużo obrażeń. O Chryste, jeszcze nie pamiętam, że te gwiazdki były wcześniej. Azriel przygotowuje Shocker Breaker 2. Sequel Shocker Breakera 1. Czy to nie jest wspaniałe, przepyszne? Twoja determinacja, moc, która pozwoliła ci zajść tak daleko, będzie twoim upadkiem. Będzie prowadziła do twojego upadku. Czy to był Shocker Breaker 2? Był słaby. Dobra, teraz Hyper Gunner nadchodzi. Teraz starczy już tego opierdalania się. Nie, Rimper, muszę go, że tak powiem, przeżyć, muszę go stankować. Czas wyczyścić tą linię czasu raz na zawsze. Uhuhu. Poważne gówno. Mamy jeden punkt życia. Nawet po tym ataku dalej stoisz mi na drodze? Wow, naprawdę jesteś specjalny. Ale nie bądź zbyt pewny siebie. Do tej pory używałem tylko ułamka mojej prawdziwej mocy. Zobaczmy,
jak sobie poradzi twoja determinacja z tym? Z tym, co zaprezentuję przed nami teraz. Uhu. Azriel blokuje nam drogę. Nie mogę nic zrobić, mam tylko dostępny akt. Próbuję wciskać w lewo i w prawo, nic się nie dzieje. Możemy się szamotać. Nie możesz poruszać swoim ciałem. Spójrz na moją poznaj moją prawdziwą moc. Okej, okay, otrzymałem obrażenia, ale moje serduszko się trzyma dalej. Azriel dalej blokuje drogę i dalej możemy się szamotać. Czuję to, za każdym razem kiedy umierasz, twój uchwyt na tym świecie wymyka się, wyślizguje się. Za każdym razem kiedy umierasz, twoi przyjaciele zapominają o tobie odrobinkę bardziej. Twoje życie skończy się tutaj, w świecie, gdzie nikt o tobie nie pamięta. Teraz przynajmniej mam 20 życia, więc będzie trochę bardziej realne unikanie tego. Cały świat kończy się. Faktycznie nieźle. Mimo wszystko dalej się trzymasz? To dobrze. Za kilka chwil zapomnisz o wszystkim. Takie podejście będzie ci dobrze służyło w twoim następnym życiu. Kurwa. Te pociski są ciężkie do unikania, nie mam patentu na unikanie ich. Haha, dalej? No daj spokój. Pokaż mi, do czego nadejść twoja determinacja. Nie mam bardzo dobrego patentu na unikanie tych plemników. One pokrywają cały ekran właściwie. Nie mogę ruszać się ciałem, nic się nie stało. Szamoczysz się, nic się nie stało. Próbujesz osiągnąć, dosięgnąć swojego save'u, nic się nie stało. Próbujesz dosięgnąć swojego save'u kolejny raz, nic się nie stało. Wygląda na to, że save'owanie gry naprawdę nie jest możliwe. Ale może tą małą ilością mocy, którą masz, będziesz w stanie zasejwować, uratować coś innego. Akcje zamieniły się na save, czyli na zapisywanie bądź ocalenie. Mamy do wyboru naszych przyjaciół. Dla porządku proponuję lecieć prosto od góry. Wysięgnąłeś do duszy Azriela i wezwałeś swoich przyjaciół. Są gdzieś tam w środku, prawda? Pośród głębi duszy Azriela coś zaczęło rezonować, coś zaczęło odpowiadać. Pojawia się zagubiona dusza. Jesteśmy w tej chwili w ogóle zieleni, tak jak podczas walki z Undyne. Możemy udać uderzenie, coś zrobić z jakimś przepisem, uśmiechnąć się albo zetrzeć się z nią. Rozpocząć starcie, spróbujmy w ten sposób. Clash. Starłeś się przeciwko zagubionej duszy, używając całej swojej siły. Czuję twojego ducha walki, coś jej to przypomina. Wszyscy ludzie zginą. Zagubiona dusza stoi tutaj. Spróbujmy uśmiechnąć się do niej. Dałeś zagubionej duszy wielki, szeroki uśmiech, tak jak pamiętasz, że ona lubiła to robić. Z jakiegoś powodu chciałaby się w sumie trochę uśmiechnąć. Jesteś naszym prawdziwym przeciwnikiem. Zróbmy coś z przepisem. Poprosiłeś zagubioną duszę, żeby nauczyła cię gotować. Nagle wspomnienia zalewają ją z powrotem. Ha! Niektórzy ludzie są w porządku, tak mi się wydaje. Czujesz, że coś delikatnie rezonuje wewnątrz Azriela. Kurwa, nie chciałem tego atakować. Chciałem użyć save'a, ale musiałem mieć widocznie kursor w złym miejscu. Okej, czyli widocznie nie mam sensu używać save na kimś, kto już jest ocalony. W takim razie przechodzimy dalej, do Alphys. Pojawia się zagubiona dusza. Możemy zachęcić ją, wynerdzić się, zadzwonić lub coś związanego z quizem. Zachęćmy ją. Mówimy jej, że będziemy dalej ją wspierać.
W sposobie, w którym mówiłeś na ten temat, coś zdaje się być znajomego. Nienawidzisz mnie, prawda? Zadzwonimy. Używając telefonu do zagubionej duszy, zaczyna się płocić. Nie wie dlaczego, ale to wszystko zdaje się być bardzo znajome. Muszę kłamać dalej. Zagubiona dusza stoi tutaj. Wynerćmy. Pytam zagubioną duszę, jaka jest jej ulubiona kreskówka. Nagle wspomnienia zalewają z powrotem. Tak, Bori, jesteśmy dosłownie w trakcie walki z ostatnim bossem. Nie, to nieprawda. Moi przyjaciele lubią mnie, a ja lubię ciebie. Dlaczego ten kursor się automatycznie na fight przestawia? Przecież to nie ma sensu. Muszę na to uważać, bo tracę tury niepotrzebnie. Papyrus. Wewnątrz głębi duszy Azriela coś rezonuje. Pojawiają się zagubione dusze. Teraz więcej niż jeden. Pierwsza dusza. Spróbujmy czegoś przepisem. Proszę zagubioną duszę, żeby ugotowała mi coś. Zagubiona dusza próbuje ukryć swoją radość. Muszę przejąć człowieka. A sam proponuje, żebyśmy się poddali tak, jak on to zrobił. Mam trochę za mało życia, trzeba się będzie podleczyć. Wtedy każdy to zrobi. Po co w ogóle próbować? Ciężko mi będzie utrzymać kontekst obu szkieletów naraz. Wydaje mi się, że będę tylko czytał jednego z nich. Czytajmy najpierw Papiego. Zaszartujmy. Powiedziałem zagubionej duszy słaby dowcip na temat szkieletów. Zdaje się, że nienawidzi go, ale druga z zagubionych dusz zdaje się cieszyć. Papyrus po prostu na nas groźnie pomilczał. On już ma dość. Możemy jeszcze coś z puzzlami. Prosimy zagubioną duszę o pomoc w zagadce. Nie wie dlaczego, ale naprawdę chciałby ci pomóc. Możemy jeszcze go obrazić? Obraziłem zagubioną duszę. Nagle wspomnienia powracają. Wystarczyło go obrazić. Widząc, jak miło traktowałeś jego brata, druga z zagubionych dusz też pamięta. Nie, czekaj! Jesteś moim przyjacielem, nigdy nie mógłbym cię złapać. Czujesz, jak coś mocno rezonuje wewnątrz Azriela. What up, Joel? Nice to have you here, buddy. Dlaczego to się przestawia za każdym razem? To mnie tak wkurwia. Bori, skończyły mi się soczewki po prostu. Mówiłem o tym wcześniej. Została Toriel i Asgor. Wewnątrz duszy Azriela coś rezonuje. Pojawiają się zagubione dusze. Nie, nie chcę atakować. To dla twojego własnego dobra. Proszę, wybacz mi. Wyleczę się, bo boję się, że dostanę jakieś przypadkowe obrażenia. Nikt już nie opuści tego miejsca. Taka jest moja rola. Taka jest moja służba. Spróbujmy porozmawiać. Mówisz zagubionej duszy, że musisz iść stąd, jeżeli masz uwolnić wszystkich. Coś zaczyna się w niej poruszać. To będzie jedyny atak, to byłoby spoko, bo ten jest w miarę prosty do uniknięcia. Przytulmy ją. Przytulam zagubioną duszę i mówię, że zobaczymy się po raz kolejny. Coś zdaje się jej przypominać. Coś jej się kojarzy. Litość. Odmawiam walki z zagubioną duszą. Coś się jej przypomina. A, wreszcie jest jakiś nowy atak. Ten mnie wziął z zaskoczenia, bo cały czas myślałem, że będzie to kółko.
mamy do wyboru jeszcze preferencje. Mówię zagubione dusze, że preferuję cynamon zamiast karmelu. Wspomnienia powracają. Widząc, jak ona sobie przypomniała, męska zagubiona dusza też przypomina sobie. Twój los teraz należy do ciebie. Jesteś naszą przyszłością. Czujesz, jak dusze twoich przyjaciół rezonują wewnątrz Azriela. Pozostał tutaj ktoś jeszcze. Dziwne. Twoi przyjaciele przypomnieli sobie, ale coś innego zaczęło rezonować wewnątrz tej duszy coraz mocniej i mocniej. Wygląda na to, że tam jest jeszcze jedna osoba, która potrzebuje pomocy. Ale kto? Nagle zdajesz sobie sprawę. Wysięgasz i wołasz ich imię. Co ty robisz? Ta piosenka jest ładna. W miejscu upadku znajduje się Azriel i odprowadza człowieka, który zakrywa twarz włosami, który potem został przygarnięty do ich rodziny i zasłania twarz kwiatkami. Czujesz, jak dusze twoich przyjaciół rezonują wewnątrz Azriela. Uratujmy Azriela Dreamura. Co ty właśnie zrobiłeś? Czym jest to uczucie i co się ze mną dzieje? Nie potrzebuję nikogo. Przestań, odejść ode mnie. Precz. Czy słyszysz mnie? Rozniosę cię na strzępy. Arvas? Czy rozumiesz, dlaczego to robię? Dlaczego walczę, żebyś cały czas był tutaj, blisko mnie? On już mnie nawet nie atakuje, ale sweet. Robię to, ponieważ jesteś specjalny. Jesteś jedyną osobą, która mnie rozumie. Jesteś jedyną osobą, z którą fajnie jest się bawić. Zabawa, z którą dostarcza radości, może inaczej w ten sposób? Nie. Nie chodzi tylko o to. Robię to, bo zależy mi na tobie. Zależy mi na tobie bardziej niż na każdej innej osobie. Nie jestem gotów, żeby to już się skończyło. Nie jestem gotów, żebyś mnie opuścił. Nie jestem gotów, żeby pożegnać się z kimś takim jak ty po raz kolejny. Więc proszę, przestań to robić. I po prostu pozwól mi wygrać. Daj mi wygrać. Przestań. Nasze życie zaczęło schodzić na ułamki dziesiętne. Przestań w tej chwili. Już nawet nie mamy w ogóle innej opcji, tylko safe istnieje. Arvas. Jestem tak bardzo sam, tak bardzo samotny. Jestem tak bardzo przerażony. Tak bardzo się boję. Tak mi przykro. Zawsze była ze mnie Beksa, prawda, Karwas?
Rozumiem. Nie jesteś tak naprawdę Karwasem, prawda? Tu zaczyna się delikatnie motyw WTF-u. Karwas już nie żyje przez naprawdę dłuższą chwilę. Już dłuższą ilość czasu. Co? Jak masz naprawdę na imię? Frisk? To ładne imię. Frisk. Nie czułem się tak już naprawdę długo. Jako kwiat nie miałem żadnej duszy. Brakowało mi mocy, żeby móc kochać innych ludzi. Ale kiedy miałem duszę wszystkich wewnątrz siebie, w sobie, kiedy miałem duszę wszystkich właściwie, nie tylko odzyskałem swoje współczucie, ale mogę czuć też wszystkich innych potworów. Każdemu z nich zależy na wszystkich pozostałych tak bardzo. I zależy im również na tobie, Frisk. Życzę sobie, miałbym nadzieję, żeby móc powiedzieć ci, jakie uczucia każdy ma w stosunku do ciebie. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Potwory są dziwne. Mimo, że ledwie cię znają, czuję się jakby naprawdę cię kochali. Haha. Ha. Frisk. Zrozumiem, jeśli nie będziesz w stanie mi wybaczyć. Zrozumiem, jeśli mnie nienawidzisz. Zachowywałem się tak dziwnie i okropnie. Zraniłem cię. Zraniłem tak wiele osób. Przyjaciół, rodzinę, przypadkowych ludzi. Nie mam żadnej wymówki na to, co zrobiłem. Nie mam żadnego uzasadnienia. Jak myślicie, co powinniśmy zrobić? Co? Fisk. Daj spokój. zaraz sprawi, że znowu będę beczał. Poza tym, nawet jeśli wybaczysz, nie mogę zatrzymać tych dusz wewnątrz siebie. Najmniej istotna rzecz, którą mógłbym zrobić, to zwrócić się. Przynajmniej powinienem je zwrócić, ale jest jeszcze coś, co muszę zrobić. W tej chwili czuję, jak serca wszystkich biją jak jedno. Wszystkie te dusze płoną z jednym życzeniem, z jedną chęcią. Dzięki mocy wszystkich, dzięki determinacji wszystkich, czas, żeby potwory były wreszcie wolne. Scena rodem z Dragon Balla. Jeps. Bariera została zniszczona. It's over 9000! Frisk. Muszę już iść. Bez mocy duszy wszystkich stąd nie będę w stanie zachować tej formy, tej postaci. Już niedługo zmienię się z powrotem w kwiatek. Przestanę być sobą. Przestanę czuć miłość. Więc Frisk, najlepiej by było, jeśli byś po prostu zapomniał o mnie. Po prostu idź być z ludźmi, którzy cię kochają.
Oczywiście, że komfort him, no proszę was. Przytulamy dziecko kozła. Mój Boże, co za scena. Nie chcę puścić. Frisk. Dasz sobie świetnie radę, ok? Nieważne, co będziesz robił, wszyscy będą ci pomagać, ok? Cóż, mój czas już kończy się. Dobiega końca. Żegnaj. Przy okazji, Frisk. Zadbaj w moim imieniu o mamę i tatę, ok? Frisk. To wszystko tylko zły sen. Proszę, obudź się. Obudziłeś się, dzięki Bogu. Martwiliśmy się tak bardzo. Wydawało się, że byłeś nieprzytomny wieczność całą. Tak. Jakby jeszcze to trwało chwilę dłużej, to już całkowicie by mi odjebało. Następnym razem ostrzesz nas, jeśli zamierzasz się przespać, wziąć małą drzemkę. No, przez ciebie papyrus poryczał się jak dziecko. O, nie płakałem, ja nie płaczę. Ja po prostu złapałem coś w oko. Co złapałeś? Łzy! Co za perfekcyjna emotka po raz kolejny. Papyrus jest po prostu kopalnią grafik tych pojawiających się przy jego komentarzach. No już, już, już. To, co jest ważne, to, że Frisk teraz jest, że z Friskiem jest wszystko w porządku. No, Frisk. Może napijesz się herbaty? Będziesz czuł się lepiej. Poczujesz się lepiej dzięki niej. A może damy im trochę przestrzeni? Muszą być bardzo wymęczeni już. A chociaż czym są wymęczeni, tego nie jestem pewna. Frisk. Nie pamiętamy, co się właściwie stało. Był kwiatek, potem wszystko było białe, teraz już nie ma bariery. Kiedy będziesz gotów, wszyscy powrócimy na powierzchnię. Wygląda na to, że wyjście z prawej strony, wyjście na wschód, wyprowadzi nas. Ale wcześniej może chcesz przejść się? Może chcesz się pożegnać ze wspaniałymi przyjaciółmi? Zrobisz, co chcesz. Będziemy na ciebie tutaj czekać. Hello, Frisk. Alfis poprawia mój telefon. Bawię się teraz świetnie z funkcją tekstowania, z funkcją wysyłania SMS-ów. Sans, ogarnij tego. O, Tori. To brutalne. Nie wierzę, że królowa powróciła. Oraz nie wierzę, że jest okropnym głąbem. Jesteście dwie stopy od siebie. Niecały metr. 60 centymetrów. Dlaczego piszecie SMS-y? Nie przejmuj się, papyrusie. Piszemy do siebie z dobrego powodu. Dlaczego? Cóż. Bo jesteśmy wielkimi gumbami. Sans, proszę nie mów tak. Nie jesteś gumbem. Jesteś kościstogłowy.
Tak jest, Smurfy, przejdziemy się. Wow! Te żarty są nawet mniej śmieszne, kiedy wychodzą od niej. To dlaczego się uśmiechasz? To uśmiech... To uśmiech pożałowania. Ale masz rację, Smurfy. Przed nami jest bardzo długi spacer. Więc ruszajmy. Powinniśmy pożegnać się ze wszystkimi z naszych przyjaciół. Więc trzeba będzie przejść całe pieprzone podziemie. Przed nami dosyć długa podróż, ale ta muzyka jest ładna, więc w sumie przypuszczam, że nie będzie się bardzo dłużyło. Naszym celem jest dosłownie pierwszy pokój w Undertale'u. Dosłownie sam początek mapy. Bori, pytałeś się, kiedy będą Soulsy. Wydaje mi się, że zrobimy w ten sposób. Ops, powinienem wejść do tej windy. Przejdziemy, skończymy tego Undertale'a, czyli dosłownie zostało tam parę minut z nim. Potem zadecydujemy, bo mogę rozpocząć drugie przejście Undertale'a natychmiast, albo możemy po prostu zrobić to pewnego jakiegoś innego wieczorka. I w takim przypadku przerzuciłbym się na Soulsy od razu, ale wydaje mi się, że moglibyśmy też zacząć kolejny sposób na zakończenie Undertale'a, tak? Moglibyśmy już rozpocząć takie przejście. Wiesz co, Smurfy, już się nie będę cofał. Trumny sprawdzę, jak będę wracał, ok? Zrobimy w ten sposób. SMS od Toriel, jak się sprawdza? Zauważyłeś, że dostałeś SMS od Toriel. Drogi Frisk. Sans i Alphys uczą mnie, jak pisać SMS-y. Uczę się tak bardzo, tak wiele. Na przykład, czy wiedziałeś, czym jest uśmieszek? Rimper, ile jest zakończeń? Są trzy typy zakończeń. Ale samych zakończeń, które się różnią niewielkimi szczegółami, jest około 30. Czy wiesz, czym jest uśmieszek? Proszę, spójrz na to. Teraz obróć swoją głowę na lewo, tak jak ja to zrobiłem. To obrazek mnie, mojej twarzy, kiedy się uśmiecham do ciebie. Czy widzisz? LOL. To znaczy dużo śmiechu. Szczerze, Toriel. To wszystko. Może w następnym pokoju dostaniesz innego SMS-a. Toriel wysłał mi wiadomość, drogi Frisk. Jak się masz? Łaziłeś już przez dłuższą chwilkę. Mam nadzieję, że nie ładujesz się w żadne problemy. Tylko żartuję. LOL. Szczerze, Toriel. PS. Nie ładuj się w problemy. Nie mogę doczekać się, żeby sprzedawać nice cream na powierzchni. Jeśli wszyscy ludzie są tacy jak ty, myślę, że marka naprawdę się rozkręci. Będzie naprawdę popularna. Undyne powiedziała nam, że Straż Królewska będzie rozwiązana. No, trochę lipa. Będziemy musieli przyzwyczaić się do miłości i pokoju. Zdaje się być zadowolony. Zaraz, tu powinien iść w prawo. Wydaje mi się, że tak jak w Wiedźminie Rimper, ale nie znam się za bardzo na Wiedźminie, więc nie mam 100% pewności. Hej, hej! Pamiętasz moje imię? Oczywiście, że pamiętam. Co? Pamiętasz? Jak mogłem być tak łatwo pokonany? Jego mina jest ciekawa. Jak mogłem zostać tak łatwo pokonany właściwie? Toriel wysłała kolejną wiadomość. Przepraszam. Nie miała na myśli... literówkę zrobiła. Trudno używać tego telefonu, mając takie wielkie dłonie jak ja. Może powinnam prosić Sansa, żeby pisał. Żebym mu mogła dyktować te SMS-y. No wyobrażam sobie, Toriel ma pewnie trochę bardziej kopyta niż ręce, więc... Teraz będzie pisał Sans. Od teraz będzie pisał Sans dokładniej. Hej, Frisk, tu Toriel. Upiekłam to jest 1 300 000. Upiekłam milion ciast. Chcesz jakieś?
Pamiętaj, żeby umyć sobie, żeby szorować swoje zęby przed przejściem przez ulicę. Tralala. Chcesz się przejechać? Oczywiście. Nie chce mi się każdego NPC-a znajdować, więc przejdźmy od razu do Snowdin. Po raz kolejny uważaj na człowieka, który przemawia dłońmi. Wróć kiedyś. Teraz będziemy mogli bawić się w potwory i ludzi z prawdziwymi ludźmi. Kiedy ludzie grają w potwory i ludzi, czy nazywam to po prostu ludźmi i ludźmi? Ciekawe. Wygląda na to, że nadchodzi nowy świat bez żadnych ograniczeń. Ile zajmuje przejście gry? Musiałbym sprawdzić, przyjacielu. Jeśli chcesz sprawdzić, zapraszam na mój kanał na YouTubie i po prostu dodaj wszystkie odcinki. Wydaje mi się, że wyjdzie tego około 7 godzin. Jesteśmy wolni, naprawdę? Nareszcie będę mógł przestać się uśmiechać. Wygląda na to, że nie muszę się już martwić na temat odpalania żartów. Miałem powiedzieć tutaj żart, ale nie mam żadnego pod ręką, nie mam żadnego gotowego. Słyszałem, że dr Alphys powiedział królowi i królowej o okropnych rzeczach, które zrobiła. Król czuł się tak źle, czy król współczuje tak bardzo, że po prostu ją przytulił. A potem królowa ją wywaliła z pracy. Teraz nie mamy już królewskiego naukowca. To polityka. Jo, co tam? Myślałem trochę. Może Undyne nie jest aż tak fajna, jak myśleliśmy? Jest po prostu nie do końca miła. Ale jo, wymyśliłem kogoś o wiele fajniejszego. Nie. Miło będzie pokazać ludziom naszą tradycję prezentów pod drzewkiem, pod choinką. Z pewnością będą trochę zdziwieni. Przecież to normalne, żeby wyprowadzać swojego młodszego braciszka na smyczy, prawda? A czy ktoś dziwi się tymi wielkimi, przerażającymi amalgamatami? Siemanko, Drzyst. Dobry wieczór. Tak jak mówię, nie będę ogarniał wszystkich pojedynczych NPC-ów, bo to by nam zajęło kolejną godzinę. Lepiej będzie... A właśnie, poczynam jeszcze te SMS-y. Tutaj wysłała wiadomość. Nie powiedziałam nic z tego. Ale to było właśnie poprzedniej wiadomości, którą papa wysłał Sans i nas troszkę trollował. Pozdrowienia, to Sans. Kocham mojego brata bardzo, bardzo mocno. Pomocy, jestem szkalowany. Może ktoś na powierzchni zwróci na mnie uwagę. Jest tak wiele ludzi, ktoś będzie musiał, prawda? Ktoś w końcu to zrobi, z pewnością. I zobaczą też jego wypasioną czapkę. Jesteśmy wolni? Okej. Pies już pewnie się dowiedział, prawda? O matko, jak teraz się cofam, to zdaję sobie sprawę, że ta gra w sumie była dosyć długa. Wydaje mi się, że będziemy musieli iść na powierzchnię. Są tam lasy, w których moglibyśmy żyć, prawda? No, kolejny ziomeczek.
Ha! Po tym całym czasie na pewno dalej myślisz o moim kapeluszu. Proszę. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, dlaczego zasejwowałem, ale może się przyda? Już tak trochę odruch się mi się włączył. Po prostu przebiegłem obok save pointu i stwierdziłem, że może warto sejwować kolejny z tych sub gatunku. Martwię się na temat starzenia się, dojrzewania. Przestanę kiedyś być nastolatkiem. Nie, odmawiam. Wymyślę nowe liczby, tak jak 20-naście. To jest dobre nastawienie. Może ja powinien takie myślenie zaadaptować. Mam 24 lat. W sumie podoba mi się. Nauczyłem się w Undertale'u czegoś nowego. Bałwanek! Ha! Czuję, że ten kawałek mnie, który wyprowadziliśmy na powierzchnię oczywiście, został dobrze zadbany. Bariera jest otwarta? Cóż, jeśli nie jest to zbyt dużą prośbą, czy mógłbyś wynieść ten kawałek mnie na powierzchnię? Naprawdę bym to docenił. Wyniesiemy go. Wezmę itemy. Ops, to nie jest w itemach. Gdzie ja go mam? Wyniosę go na powierzchnię, tylko go wyciągnę z pudełka. Snowman Peace tutaj jest. Widzisz, Rimper, więc masz dobre oszacowanie, ile może ci zająć przejść Undertale'a, bo tyle nam zajęło. Przy czym tobie może zająć odrobinę mniej, bo my bardzo się opierdalaliśmy, bardzo powoli graliśmy i czytaliśmy wiele rzeczy. Doktor... Nie, przepraszam. Doktor sprowadził moją żonę od śmierci, przywrócił ją do życia. Mój syn wydaje się być znowu szczęśliwy, nasza rodzina większa niż kiedykolwiek. Teraz moja żona jest połączona z 16 innymi ludźmi. To faktycznie może być dosyć spora rodzina. Mama wprawdzie musi dzielić się umysłem z innymi ludźmi, ale to dalej moja mama. I to fajne. Bo rozumiesz, jesteśmy zrobieni z lodu i tak dalej. To żart. Śmiej się. Snowy. Czy coś tam się działo? Tam się chyba nic nie działo. Wędka? Napis na wędce teraz to jest... To już nieważne, chłopaki, nie przejmujcie się. Wcześniej tam był numer telefonu i prosił o zadzwonienie. Ale nasza postać zdecydowała nie dzwonić. Wydaje mi się, że jak będziemy to rzucać na YouTube, to przefast forwarduje przez takie elementy jak tutaj, bo to naprawdę pali czas niepotrzebnie. Okej, wracamy do podziemia. Znaczy, nie do podziemia, tylko do ruin konkretnie. Cały czas jesteśmy w podziemiu. Jeszcze nie wyszliśmy. Tup, 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 tup. Dostaję powoli pierdolca. Ale już jesteśmy blisko przynajmniej. To będzie jeszcze tylko ruiny przejść. Okej. Dobry wieczór, Jowka. Siemanko. Czy frogi ty masz coś do powiedzenia? Ribbit, ribbit.
Żółte nazwy były fajne przez chwilę. Następnym razem powinniśmy spróbować relaksującego odcienia zieleni. Czy znalazłeś kiedyś tą czwartą żabę w końcu? Powiedz, skoro twoja podróż skończyła się, może teraz znajdziesz czas, żeby mnie posłuchać. Większość ludzi po prostu wciska X i przeskakuje mój dialog. Dojrzałeś, naprawdę? Dojrzałeś, czy zdajesz sobie z tego sprawę? Bo nie przeskipowałem teraz jego dialogu. Tylko go wysłuchałem do końca. Czy Kamień ma coś do powiedzenia? Wyjście jest otwarte? W takim razie trzeba się będzie wytoczyć. Hej, popchnąłbyś mnie, przyjacielu? Słoneczko, kochanie? Wiem, Smurfy, czwarta żaba jest w ścianie, ale nie chcę mi się jej szukać, bo już wystarczająco dużo czasu zmarnowaliśmy. Wydaje mi się, że szybciej będzie, jeżeli przyjdziemy tutaj po prostu zamiast kręcić te zawijasy po ścieżce. Tutaj trzeba niestety spaść. Ale jesteśmy już prawie u celu. Wygląda na to, że dorosłeś w rozważną i świadomą osobę. Niezależnie od tego, czy to była kwestia mojej dorady, mojej porady, czy nie, jestem dumny. Ribbit. Bo ten Frogit zasugerował nam, że jeżeli potwory nie chcą walczyć, to powinniśmy po prostu dać im spokój i okazać trochę miłosierdzia. Co dosyć efektywnie robiliśmy przez całą grę. Jesteśmy już praktycznie u celu. A, manekin? A, manekin z nami nie pogada niestety. Jesteśmy w miejscu, gdzie spadliśmy do podziemia. I znajdujemy tutaj osobę, która była w tym miejscu oryginalnie pogrzebana po swojej śmierci. Teraz przyszła tutaj, żeby odczekać pozostały dla niej czas. Nie martw się mną. Nie przejmuj się mną. Ktoś musi zająć się tymi kwiatami. Risk, proszę, zostaw mnie już samego. Nie mogę powrócić, po prostu nie mogę, rozumiesz? Nie chcę złamać im serca po raz kolejny. Lepiej, żeby po prostu mnie nie widzieli. Przepraszam, masz rację, Smurfy, pojebałem. Azriel nie był pogrzebany w tym miejscu. Azriel był pogrzebany w ogrodzie Asgora, jeśli dobrze kojarzę. W ogrodzie królewskim. Lepiej, żeby mnie nie widzieli. Dlaczego dalej tutaj siedzisz? Chcesz mi dotrzymać towarzystwa? Frisk. Hej, pozwól, że zadam ci pytanie. Risk, dlaczego przyszedłeś tutaj? Wszyscy znają legendę, prawda? Podróżnicy, którzy wspinają się na górę Ebot, znikają. Risk, dlaczego miałbyś wchodzić na taką górę? Czy to była głupota, kwestia braku mądrości? Czy to był los? Czy może... Cóż, tylko ty znasz odpowiedź, prawda? Wiem, dlaczego Karwas wspinał się na górę. Nie była to specjalnie szczęśliwa przyczyna. Szczęśliwa motywacja. Frisk, będę z tą szczery. Karwas nienawidził ludzkości. Może to być prawda, może być to odrobina przesady. Muszę tylko odrzucić połączenie. A.
sekundę potrzebuję odpisać, żeby mieć spokój z telefonem. Okej, okay. Także Karwas nienawidzi ludzkości. Do tego wniosku już doszliśmy. Dlaczego? Nigdy o tym nie mówili. Ja przypuszczam, że to jest związane z graniem w LoL'a tyle. Ale czuli to w bardzo silny sposób. Byli bardzo zdecydowani w tym uczuciu. Frisk, naprawdę jesteś inny niż on. A właściwie, pomimo tego, że macie dosyć podobny gust i wybór mody, powiedzmy. Nie mam pojęcia, dlaczego zachowywałem się, jakbyście byli tą samą osobą. Może prawda jest taka, Karwas nie był naprawdę najwspanialszą osobą. A Frisk? Jesteś takim typem przyjaciela, którego chciałbym zawsze mieć. Czemu liczba mnoga? Kwestia przyzwyczajenia, żeby nie narzucać i żeby nie narzucać... no właśnie, żeby nie narzucać im płci, bo Frisk nie ma za bardzo takiego określenia w języku polskim, które by omawiało osobę, a nie narzucało jej rodzaju męskiego lub żeńskiego. No zawsze on, ona, ono, tak? No to nazywanie Friska ono brzmi bardzo... Jakby to było, wiesz, dziecko, niemowlę. Taki sposób mi się kojarzy. Także wydaje mi się, że oni to już jest trochę mniej przypałowe określenie. Może troszkę projektowałem, przepraszam, to jest to, co mówi Azriel. Może trochę projektowałem na ciebie. Bądźmy szczerzy. Zrobiłem trochę dziwnych, popieprzonych rzeczy jako kwiatek. Jest taka ostatnia rzecz, o której wydaje mi się, że powinienem ci powiedzieć. Frisk? Kiedy Karwas i ja połączyliśmy swoje dusze razem, kontrola nad naszym ciałem była właściwie podzielona pomiędzy naszą dwójką. Oni podnieśli swoje własne puste ciało, a później, kiedy dostaliśmy się do wioski, to oni chcieli użyć naszej pełnej mocy. To ja stawiłem wtedy opór. I później dzięki mnie w ten sposób właśnie skończyłem jako kwiatek. Frisk, przez ten cały czas winiłem samego siebie za tą decyzję i to dlatego przyjąłem ten okropny, przerażający pogląd na świat. Zabijaj bądź giń. A teraz, jak już cię poznałem, Frisk, nie żałuję już tej decyzji. Zrobiłem to, co było słuszne. Jeśli zabiłbym tych ludzi, musielibyśmy toczyć wojnę przeciwko całej ludzkości. Koniec końców, wszyscy są teraz wolni, prawda? Cały czas czuję się troszeczkę smutny, kiedy zdaję sobie sprawę, jak długo to zajęło, ile czasu minęło. Więc może to nie była perfekcyjna decyzja, ale nie możesz żałować trudnych wyborów swojego życia, prawda? Cóż, to nie jest tak, że mam specjalnie dużo tego życia, prawda? Przed sobą jeszcze. Ale to już, to nie dotyczy do tego, nie dotyczy tej puenty. Frisk, dziękuję, że wysłuchałeś. Naprawdę powinieneś już spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi, ok? I proszę, w przyszłości, jeśli kiedyś zobaczysz mnie, nie myśl o tym jako o mnie, prawda? Ok? Chcę, żebyś zapamiętał mnie takim, jakim jestem teraz. Jako kogoś, kto był twoim przyjacielem, choćby przez małą chwilę. I Frisk. Uważaj w świecie zewnętrznym, ok? Pomimo tego, co wszyscy uważają, tam nie jest aż tak przyjemnie jak tutaj. Tam jest dosyć spora ilość takich kwiatełów. I nie wszystko może być rozwiązane po prostu będąc miłym. Frisk. Nie zabijaj. Nie daj się zabić, ok? To może być najlepsza rzecz, do której możesz próbować dążyć. Cóż, do zobaczenia. Frisk? Czy naprawdę nie masz nic lepszego do zrobienia? Wygląda na to, że to już koniec, jeśli chodzi o historię Azriela. Wyjdę i wejdę do pokoju, zobaczyć, czy się coś odświeży, czy się coś zmieni, czy może jakaś opcja się odblokuje. Nie.
To już koniec. W związku z tym czeka nas kolejna długa, zajebista wycieczka z powrotem do wyjścia. Tym razem nie będę gadał już w ogóle z nikim. Będziemy lecieli prosto do celu. Ale tak, mieliśmy chwilę czasu, żeby poznać taką dosyć w sumie poruszającą historię Azriela. Motyw poświęcenia się jakby dla dobra pozostałych potworów, żeby nie rozpocząć wojny, która wyniszczyłaby całkowicie jego ludność. Jego ludność, mam na myśli ludność potworów, tak? Społeczność potworów. Potwory mają mocno wyidealizowany świat zewnętrzny. Wiesz co? Wydaje mi się, Smurfie, że to może być trochę związane z faktem, że oni prawie dosłownie mieszkają w pieprzonej szafie, tak? Siedzą w bardzo ograniczonej przestrzeni, więc w ogóle perspektywa jakiejś dodatkowej przestrzeni chyba jest bardzo taka obiecująca, bardzo pozytywnie brzmi dla nich. Fajne, ale smutne zakończenie. To jest najlepsze podsumowanie zakończenia Undertale'a. To jest zakończenie szczęśliwe dla wszystkich ludzi na świecie, poza... dla wszystkich, nie ludzi, dla wszystkich postaci, poza właśnie Azrielem. Czy jest jeszcze jakaś postać, która jest niezadowolona w finale? Zastanawiam się. Nie wydaje mi się, chyba tylko Azriel. Wszystkie pozostałe potwory są na wolności. I Karwasem. Wydaje mi się, że akurat Karwas nie ma specjalnie wiele do powiedzenia. Osoby, które nie żyją, nie mają dużo wymagań co do sytuacji, w której się znajdują. No ale właśnie. Wszyscy żyjący w momencie zakończenia fabuły bohaterowie zdają się być zadowoleni z tego zakończenia. Loszmi, proszę o niespoilerowanie rzeczy z Genocide'a, bo będziemy go dopiero przechodzić. Ale mogę ci powiedzieć, że jeżeli chcesz grać dalej, to musisz długo czekać. Musisz czekać chyba z 10 albo 20 minut. Ale generalnie nie pisz w czacie o niczym, co się dzieje w trakcie drugiego przejścia gry, bo jeszcze go nie streamowałem, jeszcze wszystko przed nami. Przeszedłem Genocide'a kiedyś samemu, ale no właśnie, to nie było na streamie i nikt tego nie widział. Więc praktycznie się nie liczy. Smurfie, bo ty... Ja prawdopodobnie mówię to w tym samym momencie, kiedy ty piszesz, ale masz dodatkowe jakieś, nie wiem, pewnie z 10-12 sekund różnicy między czatem a streamem. Tylko nie ta walka, 100 razy zginąłem. W Genocide jest faktycznie trochę starć, takich trochę bardziej skomplikowanych. Dzięki za follow, Kaloszmi. Piosenka jest naprawdę ładna, już powoli zaczyna wypierać mi mózg, ale to nie zmienia faktu, że sam utwór jest naprawdę fajny.
Widziałem wykonanie tego numeru na akustycznych instrumentach. Tak to świetnie brzmiało. Może to znajdę na YouTubie po streamie i puścimy na zakończenie. Bo ten cover był naprawdę rewelacyjny. Jak ktoś by chciał znaleźć dla siebie na YouTubie, to było to pierwsze, co wyskakuje, kiedy wpiszecie Hopes and Dreams Acoustic. Wiem, jak się teraz wyróżnić. Piercing w uchu. Czekaj. Okej, ten potwór nie ma uszu. To może być dosyć ciężkie do zrobienia. A co to jest? Wszyscy wychodzą, co? Dzięki Bogu, wreszcie będę miał chwilę ciszy i spokoju. Zastanawiam się po cichu, czy... Zastanawiam się szczerze po cichu, czy nie powinienem zrobić troszeczkę inaczej tego zakończenia, bo o ile fajnie jest autentycznie przejść się po całym świecie i zobaczyć te wszystkie postaci, to wydaje mi się, że bardziej oszczędnie z naszym czasem by wyszło, gdybym po prostu skończył grę i puścił dialog z Azrielem z YouTube'a. No ale fakt, ale co zrobiłem, to zrobiłem, już nie będę zmieniać tego. A zobaczmy, co chłopaki chcą od Endogeni. A cóż, teraz nasi rodzice wszyscy są jednym stworzeniem. Czy to oznacza, że ożeniłem się z moją siostrą? Czekaj. Jesteśmy psami. Takie rzeczy są normalne. Wszyscy nasi rodzice zostali połączeni w jedno przerażające stworzenie. To w porządku. To naprawdę zbliżyło nasze rodziny. Posiadanie amorficznego, przerażającego członka rodziny jest świetne. Zawsze się poruszają, więc widzę ich przez 100% czasu. No jakiś plus to jest, faktycznie, nie da się ukryć. Zwłaszcza jeżeli się jest piesełem, który widzi tylko obiekty w ruchu. Tak, tak, Drzyst, oczywiście zdaję sobie sprawę, że gościu w łódce skraca wycieczkę. Użyłem go, kiedy szedłem w tą stronę, więc w drodze powrotnej użyję go tak samo. I jesteśmy w Odlancach. A nie, mogę skrócić. To nie łódka, tylko kotel. Słuszna uwaga w sumie. Loż mi, wiem o większości rzeczy, które są związane z tą grą, także generalnie tak. Przy czym Gaster to jest taki bardzo mocno easter egg i to jest postać zrobiona w ten sposób, żeby bardziej była rozrywką dla graczy, którzy się domyślają, o co z nim chodzi, niż żeby to była prawdziwa postać z Undertale'a. Żeby w ogóle cokolwiek się dowiedzieć na jego temat, trzeba wylosować specjalny świat w trakcie rozpoczynania gry w Undertale'a, w którym w ogóle ktoś może coś powiedzieć na jego temat, bo nie zawsze się takie pojawiają. Bo czasami w niektórych światach pojawiają się ci followersi, ci pomocnicy Gastera w postaci takich szarych postaci, jakby wypranych z koloru, które mówią coś na jego temat, coś tłumaczą z jego historii. Przy czym te opisy są właśnie w taki sposób napisane, żeby nigdy nie dostarczać jakichś sensownych, użytecznych informacji. Mają tylko w sumie bardziej mieszać niż realnie pomagać.
Losz mi wcale nie trzeba hakować kodu gry, bo Gaster... Czy Gaster albo czy jego pomocnicy się pojawią, to zależy od takiej zmiennej, która się tworzy w trakcie tworzenia postaci w Undertale'u. Ta zmienna nosi numer, nazywa się fun, czyli wartość zabawy, wartość frajdy. Jeżeli wylosuje się odpowiednia wartość tego fanu, to pojawiają się pomocnicy. A koleś na łódce faktycznie trochę wspomina o Gasterze. Kto tutaj jeszcze został? Ej, Freeze, co to za dziwne spojrzenie? Sans, czy mówiłam ci wtedy o tym czasie, kiedy Frisk flirtował ze mną? A później prosił, żeby mógł mnie nazywać mamą? O, rany. Wow, Frisk! To naprawdę rzuca nowe światło na nasz związek. Ej, Tori. Masz jeszcze jakieś inne zawstydzające historie? O, oczywiście. Ale właściwie to ta historia była jedną z najbardziej niewiarygodnych. Ciężko pomyśleć, że ktoś chciałby ze mną flirtować. O, Toriel. Nie masz pojęcia. Więc Asgore... Zrobisz ze mnie członka Straży Królewskiej? Trzymaj się, Driss, dobranoc. Cóż, Papyrus. Teraz, skoro wojna już jest skończona, możemy nawet nie potrzebować Straży Królewskiej. Co? To jaki był cel misji człowieka? Przepodróżowali całą tą drogę, a ja dalej nie jestem członkiem Straży Królewskiej. Naprawdę, to najgorsze możliwe zakończenie. Cóż, Alphys, co chcesz teraz zrobić, skoro jesteśmy na wolności? Mamy cały świat do zwiedzenia. Cóż, ja oczywiście wyjdę i... Nie, powinna być szczera. Będę siedzieć w domu i oglądać anime jak zupełny przegryw. To jest podejście. Wszyscy świętujemy bycie przegrywami. Papyrus ma dobre nastawienie. Przegranie z Friskiem było najlepszą rzeczą, która się w moim życiu zdarzyła. Jestem tak dumna, że jesteśmy... O co chodzi, Asgore? Czym jest... anime? O mój Boże... Frisk, proszę... Pomóż mi wytłumaczyć, czym jest anime. A, widzisz, to kreskówka, ale... Z mieczami czy ze spluwami? Oczywiście z mieczami. Więc jak kreskówka, ale z mieczami? Ojejku, to brzmi świetnie. Gdzie to jest? Gdzie mogę zobaczyć anime? A, zaczekaj. Mogę mieć coś na telefonie? Proszę, spójrz na to. To nie jest to. Nieważne. Ojejku. Czy te dwa roboty... całowały się? Ojejku, technologia jest... ciekawa, nie uważacie? Jest. Ej, Frisk. Musisz mi powiedzieć. Czy uważasz, że Asgore i Toriel będą jeszcze kiedyś ze sobą razem? Oczywiście. Tak. Też mam taką nadzieję. Pomyśl, jak słodko muszą wyglądać razem. To szybko staje się mój numer jeden ship. Tori i Gori. Mój były szef i jego ex-żona. A. Nagle przestało to brzmieć aż tak fajnie. Siemanko, Frisk. Przepraszam, że prawie próbowałem odebrać twoją duszę. Czuję się bardzo źle, myśląc o tym. Mam nadzieję, że dalej możemy być kumplami.
Ej, nie przejmuj się, Asgore. Wydaje mi się, że każdy próbował zabić Friska przynajmniej jeden raz. O, rozumiem. W takim przypadku nie przejmuję się już Frisk. Asgore, to nie o to chodziło. Dobra. Myślę, że trzeba zasejwować. I myślę, że trzeba się powoli żegnać z podziemiem. Czas najwyższy opuścić ten pierdolnik. Jeśli wyjdziesz, twoja przygoda naprawdę dobiegnie końca. Twoi przyjaciele podążą za tobą i opuszczą podziemie. Jestem gotowy. Wkraczamy w światło słoneczne. I witajcie na podziemi. Na powierzchni. O mój Boże. Czy nie jest to piękne? Czy to nie jest piękny widok? Wow, jest nawet wygląda lepiej niż w telewizji. O wiele lepiej. Lepiej niż byłem sobie w stanie wyobrazić. Frisk, żyjesz mając coś takiego? Światło słoneczne jest tak przyjemne i powietrze jest tak świeże. Czuję się naprawdę żywa. Hej, Sans! A co to za gigantyczna kula? Nazywamy to Słońcem, przyjacielu. To jest Słońce? Wow! Nie wierzę, że wreszcie spotkałem Słońce. Mógłbym stać tutaj i patrzeć godzinami. Tak, naprawdę jest piękne, nie uważacie? Ale powinniśmy pomyśleć, co nadejdzie teraz. O, słusznie. Wszyscy. Oto początek nowej, jasnej przyszłości. Era pokoju pomiędzy potworami i ludźmi. Frisk. Mam coś, o co będę musiał cię poprosić. Czy będziesz działał jako nasz ambasador wśród ludzi? Frisk zostanie najlepszym ambasadorem. A ja, wspaniały Papyrus, będę najlepszą maskotką. Lecę zrobić dobre pierwsze wrażenie. No cóż, ktoś będzie musiał przypilnować go, żeby się nie wpierdolił w problemy. Do zobaczenia, ziomeczki. O rany, czy naprawdę muszę robić wszystko? Papyrus, zaczekaj. Hej, Andain, zaczekaj. I wszyscy się rozbiegają po okolicy. Siemanko, hajsowniczko, dobry wieczór. Ups. Czy powinienem coś zrobić? Ta mina jest kolejną miną do kolekcji. Perfekcyjna mina wkurwionej małżonki. Ty już kurwa wiesz, że powinieneś coś zrobić. Hajsowniczko, spokojnie. Nic straconego, masz wszystko na YouTubie. Cóż, czas już na mnie. Wygląda na to, że wszyscy bardzo chętnie się już oddalili. Frisk, przyszedłeś z tego świata, prawda? Więc pewnie masz miejsce, do którego chcesz powrócić. Czy jestem w błędzie? Co chcesz teraz zrobić? Decyzja, na którą nie jestem gotów. Czy chcemy wrócić do naszego życia na powierzchni, czy chcemy zostać z mamą kozłem? Zostawiam decyzję do przegłosowania. Póki co Smurfy jest za pozostaniem z Toriel.
A czekaj, powrót, ale nie powiedziałeś powrót gdzie? Czy powrót do podziemia razem z Toriel, czy powrót do mojego życia, jako życia wśród ludzi? Smurfy, musisz cokolwiek uściślić, bo tutaj w obu opcjach będziemy gdzieś wracać. Kwestia tylko, czy będziemy wracać właśnie do mieszkania z panią Toriel, czy do życia wśród ludzi. Dobra, jest 50-50 w takim razie. Zostawiam jeszcze jakieś 15 sekund na podjęcie decyzji i lokujemy się. Dobra. Wygląda na to, że zamieszkanie z Toriel zostało przegłosowane. Aha, czyli jeżeli wybierzemy Toriel, to i tak nie wracamy do podziemi, tylko będziemy z nią mieszkali gdzieś indziej. To świetnie. Co? Frisk. Naprawdę zabawne z ciebie, dziecko. Jeśli powiedziałbyś to wcześniej, nic z tego, co się stało, nie miałoby miejsca. Dobrze, że zajęło ci tak długo, żeby zmienić swoją decyzję. Hihihi. No cóż, wydaje mi się. Jeśli naprawdę nie ma żadnego miejsca, do którego chciałbyś wrócić, będę starać się jak tylko mogę, żeby zajmować się tobą tak długo, jak będziesz tego potrzebował. W porządku? Dobrze, chodźmy już. Wszyscy nas czekają. Mama kozioł wzięła za rączkę i prowadzi nas do życia w przyszłości, na powierzchni ziemi. To koniec. To już naprawdę koniec. Przed nami zostały tylko kredyty i pokaz, prezentacja wszystkich postaci. Froggy został profesjonalną żabą. Wimzundale jest troszeczkę winny. Moltzmal jest tancerzem w tła. Lux jest zreformował się. Vegetoid stał się dietetykiem. Migos docenia życie. Napstablook został spooky DJ-em. Troszkę takim przerażającym. A co się dzieje na powierzchni? Widzimy Papyrusa, jak zapierdala po autostradzie. I Sansa, którego wyprzedza na rowerku. To wygląda jak rowerek, to może być też motorek, ale wygląda jednak jak rowerek. Koniec. Dokładnie. Snowdrake i Ice Cup. Snowdrake jest w połowie sukcesywnym komediantem, a Ice Cup myśli o swoim kapeluszu. Za dużo tych postaci. Język polski nie ułatwia wypowiadania się tak szybko. Dogami i Dogdaresa wreszcie zostali numer jeden mistrzami w pocieraniu nosków. Mniejszy pieseł znalazł kochającego właściciela. Większy pieseł podekscytowany zmianami, które przyniosą mu życie. Undyne i Alfis upierdalają się na plaży razem z piesełami, które sobie lepią pieseły z piasku. I Alfis dostała buziaka, transformując się w czerwonego wojownika. RIP. Aaron stał się paranormalnym, badaczem zjawisk paranormalnych. Łoszła stał się legendarnym woźnym. Temi jest Temi. Wściekły manekin uspokoił się odrobinkę. Shiren bierze lekcję pianina. Metaton! Metaton w tej pudełkowej formie zapuściła nogi. Lol. Zapuścił nogi właściwie. Vulcan jest Thunderplane. Vulcan jest zachęcającym, motywującym farelką. Powiedzmy, ogrzewaczem miejsca. Pyro stał się
świeczką w największym torcie urodzinowym świata. Strażnicy królewscy, użyjcie wyobraźni, przypominam tylko, że oni są gejami. Final Frogit nadaje życiu jego nowe wrażenie, nowe znaczenie. Wimzalot zakończył wreszcie swoją długą walkę, astygmatyzm zdominował branżę produkcji okularów. Magic jest magikiem ulicznym, Night Knight korzysta ze swojej drzemki, amalgamaty żyją ze swoimi rodzinami. Udało się uspokoić sytuację związaną z nimi. Asgore wycina uśmiech Papyrusa z jakichś krzewów, tak jak Papyrus sobie wymarzył. Dzieciak monster chodzi do szkoły, którą prowadzi, wygląda na to, że Toriel. Nawet chmury są ułożone w serduszka. Wow, jak słodko. Hahaha. Czy naprawdę myślałeś, że to już koniec? Znaczy, nawet nie zrobiliśmy jeszcze ekranu ze specjalnymi podziękowaniami. Gotów? Zakończmy to już na dobre. Wiecie co, moi drodzy? Wydaje mi się, że to da się zeskipować i spróbuję to zeskipować. Jest specjalny ekran, do którego można się dostać, jeżeli na tym przez te całe podziękowania nie da się trafić ani jednemu z tych podpisów. Ale wydaje mi się, że to jest za trudne dla mnie, więc spróbuję to jakoś zeskipować, jeśli się da, ale chyba się nie da. Także po prostu to będę ignorował. Jeżeli przejdziemy przez cały ten ekran zakończenia i nie damy się trafić ani jednej osobie, odblokowuje się specjalny pokój, w którym nie pamiętam, co się dzieje, tam jest chyba jakaś minigierka dostępna. Ale na to jest tylko jedna szansa i trzeba, no właśnie, trzeba za pierwszym razem uniknąć wszystkich napisów, a ich jest naprawdę masa. I te ataki są dosyć ciężkie do uniknięcia, przynajmniej niektóre z nich. Także ja się wolę się nie spinać nad tym już, bo nie muszę w sumie. Pamiętacie te drzwi? Nie wiem, czy ktoś oglądał od początku. Jeśli pamiętacie te drzwi, które są w Snowdin, w takiej południowej części, to właśnie drzwi te otwierają się po zakończeniu gry, jeżeli wszystkie te napisy będą uniknięte. Jeżeli żaden z napisów nie będzie na żółto. Ale muszę przyznać, że to jest ciekawy sposób na umieszczenie dodatkowych napisów końcowych, żeby nie zanudzić gracza. No, nie dotarliśmy ich nawet tak wiele. Ile tu jest? 15 osób? 20 może? Myślę, że będzie więcej. Dzięki moim przyjaciołom i rodzinie za wsparcie nas, a drużyna Undertale'a dziękuję tobie, graczowi, z całego naszego serca. Bez takich jak ty, wszystko co zrobiliśmy nie byłoby osiągalne. Dobrego wieczora. Frisk uderzył sobie w kimono, a Toriel przynosi mu po raz kolejny ciasto. Powtarzamy sytuację z podziemia, tylko tym razem znajdujemy się już troszeczkę gdzieś indziej. Undertale. Koniec. Co pozostaje do powiedzenia? Dziękuję za oglądanie. Wszystkim, którzy uczestniczyli we wszystkich odcinkach z Undertale'a, udało nam się przejść pacyfistę.
Tak jak powiedziałem już wcześniej, Undertale ma trzy takie duże kategorie zakończeń. Przy czym jest jedno zakończenie pacyfistyczne, jedno około 30 chyba tam, około 24 zakończeń neutralnych, które różnią się bardzo drobnymi szczegółami, i jedno zakończenie w trybie genocide, czyli w trybie ludobójstwa. Jako że najbardziej interesujące i powiedzmy, że takie faktycznie ciekawe to są zakończenie właśnie pacyfisty i ludobójcy, pacyfista właśnie się z nami żegna. Więc następny live z Undertale'a będzie przeprowadzał nas przez tryb Genocide. Przybliżę mniej więcej, o co chodzi z Genocide'em. W trybie ludobójstwa nie jesteśmy takimi po prostu przypadkowymi zabójcami. Muszę wymusić w Undertale'u absolutnie wszystkie walki, które są osiągalne. Innymi słowy, kiedy przechodzi się Undertale'a w Genocide'ie, mordujemy potwory do momentu, w którym już nie ma nic więcej do zamordowania. Zabijamy je, aż przestaną przychodzić. Wydaje mi się, że możemy zacząć już trochę napoczynać temat genocide'u. Generalnie fakt, że musimy wytłuc wszystko w podziemiu, sprawia, że przejście tego trybu pali dosyć dużo czasu. Jest dużo czasu, kiedy dosłownie nic nie robię, tylko siedzę i szukam walk cały czas. Więc o ile na YouTubie to będzie dosyć szybkie przejście, bo nie będę z pewnością wyświetlać wszystkich walk, to spala godziny. No to właśnie, to na streamie postęp w Genocide idzie dosyć powoli, więc myślę, że warto jest, żebyśmy zaczęli jak najwcześniej. Zastanawiam się, czy będzie coś jeszcze na tym ekranie, ale chyba nie. Wydaje mi się, że trzeba już się pożegnać.